Państwa, byłych pracowników naszego urzędu i cieszę się niezmiernie, że możemy dzisiaj się spotkać i podyskutować. Z dwóch powodów. Po pierwsze, to dzisiaj można od Was usłyszeć wszystko właściwie w nieskrępowany sposób, no bo raz, że znacie urząd od podszewki. Dzisiaj spotkanie dedykowane byłym pracownikom Urzędu Miejskiego. Chciałem usłyszeć od nich, od osób, które przecież znają urząd od podszewki, jak dzisiaj oceniają to, co się dzieje, jakie mają swoje uwagi, opinie. To była taka okazja do bardzo sympatycznej, luźnej rozmowy, za co bardzo serdecznie im dziękuję. Kolejne spotkanie obok wielu tych, które dotychczas się odbyły i myślę, że dla mnie osobiście bardzo wartościowe, dlatego że usłyszałem wiele ciekawych takich wątków, inicjatyw. No i jedno jest pewne, że nadal chcą pracownicy spotykać się właśnie w tej formule. Bardzo im się spodobało. Być może to będzie okazja właśnie jakieś spotkanie bożonarodzeniowe, nie wiem. Na pewno jesteśmy otwarci na te inicjatywy i bardzo serdecznie im wszystkim za to dziękuję, za tą obecność i że mogliśmy wspólnie porozmawiać przecież o naszym ukochanym Jeworze. A przepraszam najmocniej, a dzisiejsze spotkanie jak pan ocenia? Warto było przyjść? Potrzebne są takie spotkania, co najmniej raz w roku. Warto było, tylko że no, ja to odbieram, że to za mało w jedną stronę nadawane, a w drugą stronę za mało na słuchu. Warto było przyjść, jestem bardzo zadowolona, dużo rzeczy się dowiedziałam, dużo rzeczy mnie ucieszyło, no i czekam na dalsze rezultaty. Oczywiście, dużo rzeczy się dowiedziałam i bardzo sympatycznie. Myślę, że gdyby było więcej osób, a naprawdę nas jest dużo, emerytów, to by było jeszcze sympatyczniej, ale dużo żeśmy się dowiedziały. Ja przynajmniej dużo wiedzy i od policjantów, i przede wszystkim od pana burmistrza. Dużo jakby nie wiedziałam. Nie, nawet sama gazeta, przeczytałam od deski do deski, ale nie daje tego takiego bezpośredniego kontaktu, nie? Co kontakt bezpośredni. Także bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że będzie to cykliczne, takie spotkania będą się odbywały cyklicznie.